Cześć moje aniołki kochane. Pamiętajcie, dzisiaj wstawiłam post na swoim kanale, tak? I pytałam was, jaki byście chcieli oglądać dzisiaj filmik, jak przyjdę z pracy, że wam nagram. No i widzę, że chyba Asiunia wygrała, ponieważ do tej pory, jak sprawdziłam, to było aż 10 lajków pod jej komentarzem i wszystkie komentarze były, znaczy na ten sam temat, miłości, ale tak jakby odbiegały tematem jeden od drugiego. I pod różnymi było to 6 i chyba pod Asi wygrało. To także Asiuni najpierw bierzemy właśnie ten filmik, chciałam powiedzieć, te pytanie do dzisiejszego filmu. I to pytanie brzmiało, czy jestem w jego sercu, jego sercu, tak? No i właśnie pod to zrobimy. Kochani, nagrywam dzisiaj telefonem, bo po prostu chcę, to jest eksperyment, chcę coś sprawdzić. I także zobaczycie, że to będzie troszeczkę inaczej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także buziaczki, zaczynamy. Ja będę teraz stosować. Wy sobie się zdecydujcie na na jedną gromadkę. Tu jest szkło, tu jest kamień, a tu jest drewno. Zdecydujcie się, jaki żywioł chcecie. Żywioł, szkło. Mądre, nie? Dobra, kochani. Wy się decydujcie, a ja tasuję. Czy jestem w jego sercu? Czy jestem w jego sercu? Czy jestem w jego sercu? Jestem w jego sercu? Dobra, kochani, skarby, zdecydujcie się na jedną kategorię, ja ją rozłożę i zobaczymy, czy jesteś w jego sercu. Szkło, kamień lub drewno. Zaczynamy. Od szkła. Powiem tak, tutaj wywołuje u mnie takie skrajne emocje ten rozkład, ponieważ od razu jak widzicie, tak, pytanie było, czy jesteś w jego sercu, brzmi tak, tu już jakbym koniec rozkładu, no nie? Ale to jest dziwne, ponieważ widocznie może to niekoniecznie dla was jest potrzebne, że ta osoba po prostu ma was w sercu i do was żywi uczucia, bo posłuchajcie,
to może być sytuacja niekoniecznie dla Was dobra. Bo zwróćcie uwagę, że tak, odpowiedź brzmi tak, ale ta osoba może po prostu chcieć czegoś innego niż Wy. Szczególnie, że tutaj jest królowa buław, to jest kobieta seksowna, piękna. Może ten mężczyzna czy ta kobieta za bardzo skupiony na doznaniach cielesnych, a nie na aspekcie duchowym. Czy nie będzie kiedyś w przyszłości chciała związku ta osoba? Może coś tu Was poróżnia? Zaraz zobaczymy resztę, ponieważ te pierwsze rzeczy, co mi tak się rzuciły w oczy, tak? To szczególnie jest ta ósemka kielichów, a jakby nie było, to zawsze ósemka kielichów. To jest samotna osoba na karcie, tak? Ona gdzieś odchodzi w tą głuchą noc. Zwróćcie uwagę, że tak tęsknie, patrzy na nas, ale nogi jej są i ciało zwrócone w tamtą stronę. Ona odchodzi od nas. I powiem tak, pytacie, czy taka osoba kocha? Tak, ale tu z Was jakby ktoś chciał odejść, mimo tego uczucia, tej znajomości, o tej relacji. Właśnie takie są właśnie, tak jak we mnie wywołuje ten rozkład, takie skrajne emocje, to dosłownie ta karta. To jest taki wewnętrzny konflikt, takie rozterki w człowieku, że tak naprawdę nie wie, czy ma zostać, czy powinien odejść. Właśnie w ósemce to zawsze jest, w ósemce kielichów tak jest, że chcesz tak naprawdę się rozstać z czymś, ale jeszcze tęsknie patrzysz, oglądasz się. I teraz to jest pytanie, czy to Wy chcecie tak jakby odejść z tego? Niby Was interesuje, czy ta osoba żywi do Was uczucia, ale z drugiej strony, czy chcecie odejść, nie chcecie tych uczuć? Czy to ta osoba żywi uczucia, ale z jednej strony coś jest jakby nie tak? Ponieważ karta tak, mam Cię w sercu i karta ta to tak jakby jedno z drugim zaprzeczało jedno drugiemu, ponieważ tutaj jakby nie było, to jest odejście, rozstanie. To jest takie pogubienie się we własnym, w tym świecie między dwójką ludzi, jakby jest samotność. Takie rozterki w nas przy tej karcie, powiem. I tu jest królowa buław, kobieta seksowna, piękna, którą mężczyźni pragną, tak? I ona zna swoją wartość. Ona z pewnością kocha zbliżenia, uwielbia seks. Tutaj karta aniołów mówi, że trzeba to rozchodzić. Ciekawe, prawda? Musisz to rozchodzić. To znaczy, że może za bardzo jesteś w tej sytuacji, zwróć uwagę, że te karty do siebie nawiązują. Może to Ty jesteś w takiej sytuacji, w takim momencie, że jesteś za bardzo przyzwyczajony do tej osoby i to jest już tak naprawdę czas, żeby było zostawić, odejść, ponieważ jakby nie było ta karta odejścia i ta też, trzeba by było to rozchodzić, bo tu zwróć uwagę, że te rośliny wchodzą normalnie w nogi, oplatają. Trzeba to rozchodzić, nie można stać w jednym miejscu, bo czasami to przyzwyczajenie to nie jest dobre uczucie, nie ma tej ekscytacji, to jest taka wegetacja i tu trzeba było rozchodzić. Tutaj w tej karcie jest, to jest wiosna, tak? I zobacz, że te nasionka, które zasiałaś gdzieś, one rosną, ten plon będziesz zbierać. Jeżeli tą miłość, coś zasiałaś w czyimś sercu, to ta miłość będzie rosła. A u Ciebie jest taki jakby dylemat, dlaczego pytasz w ogóle, czy ta osoba ma Cię w sercu? Dlaczego pytasz? Jeżeli między Wami było super i nic złego się nie stało, to ta osoba nie może Cię wyrzucić z serca, nawet jeżeli jest w związku. Te wspomnienia miłe zawsze zostają w sercu. Ponieważ te nasionko było zasadzone i jeżeli ono było pilnowane, dbane, podlewane, to ono rośnie. Zobacz, tutaj oplata. Jeżeli jest między Wami, a to dla jakiejś tam grupy ludzi, nie po drodze razem, naprawdę nie możecie być razem, to trzeba by było po prostu nie krzywdzić siebie. To jest jedna opcja. Zobaczymy, co aniołowie powiedzą w modlitwie. Jest jedna opcja. Albo postarać się, żeby ta druga osoba, czy to Wy, nie chciała odejść od tego i w końcu zadziałać, być razem, ponieważ jesteście w jej sercu.
albo jeżeli nie możecie być razem, to trzeba po prostu ruszyć. Ruszyć i nie myśleć o tym, bo zawsze, jeżeli spotykamy na swojej drodze w życiu ludzi dobrych i my jesteśmy dobrzy, to tak naprawdę te wspomnienie i te w sercu, te ciepło zawsze zostanie. I to jest w zależności, czy wy, czy wam jest po drodze razem, czy nie. Jeżeli jest po drodze, to tu wypadałoby coś zrobić, bo tu tak jakby ktoś chciał już odejść. Może z tego powodu, że jest taka stagnacja, ktoś stoi w jakimś miejscu, nie chce ruszyć w relacji, może jedna osoba, jedna strona chce po prostu pójść dalej już. Kochani, tutaj jest ta modlitwa od właśnie od Archanioła Michaela. Twoje dzieci są strzeżone przez anioły. To znaczy niekoniecznie twoje dzieci, tylko ogólnie dzieci Boże, dzieci Archanioła Michaela, tak? Są strzeżone, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, tak? Drodzy anielscy strażnicy, moich dzieci narodzonych i nienarodzonych, pamiętajcie, to jest w nawiasie. Dziękuję wam za to, że macie je w opiece i zapewniacie im szczęście i bezpieczeństwo. Proszę, kierujcie mną, aby był dobrym rodzicem i wzorem do naśladowania zarówno dla dzieci moich, jak i innych ludzi. To jest taka modlitwa umacniająca ten rozkład. Ponieważ jeżeli wy z tą osobą macie dzieci, lub jesteście w ciąży, lub to wasz eks, to trzeba by było pewnie robić zgodnie tak, żeby nie zaburzać czyjegoś świata. Ponieważ to tak jakby nie było, tu w tej modlitwie jest powiedziane, że jesteśmy jakby wzorem, tak? A tak naprawdę wszyscy jesteśmy w opiece. Aniołowie nami się opiekują. Kochani, jeżeli wy chcecie, żeby ta osoba była w waszym życiu i jest to możliwe przy tych kartach, to trzeba razem być, tak? Coś zrobić, ponieważ ta osoba ma was w sercu, tak? A czy to wam wystarczy, że ma w sercu? No chyba, że nie możecie razem być z jakichś powodów, jesteście w innych związkach, no to pewnie trzeba by było pójść dalej. Teraz zobaczymy drugi rozkład, temu dziękuję wam, na tych, co wybrali szkiełko. Kochani, teraz zaczynamy do kamieni. Spójrzcie. Pytanie jest takie, czy ty jesteś w jej jego sercu. Pierwsza karta to jest as buław, tak? No taka energia bardziej dla mnie tutaj mogłabym powiedzieć na jakiś romans bardziej niż, chyba że to był między wami romans. Taki początek jakiegoś romansu, ale niekoniecznie miłości przy tych kartach. I w ogóle... Jeżeli ktoś by się kierował tylko po taką potrzebą skoczenia do czegoś łóżka, to jest okej, tak? Ale żeby to wiedzieć na pewno, czy na pewno chcemy tego i czy nie skrzywdzimy tej drugiej osoby, ponieważ tutaj jest przemyśl to. Ta karta, która tutaj jest, dwójka buław, powiem, to jest właśnie... wskazówka, że musimy dokonać jakiegoś wyboru. Mamy jakiś dylemat, tak? Rozterki wewnątrz nas są. I tak, tutaj jest karta, która mówi dla nas, żebyśmy wybrali własną ścieżkę, tak? Jeżeli jest nam źle teraz w tym momencie, to chyba jest czas, żeby pójść własną drogą, ponieważ zobaczcie, te karty dwie tak jakby umacniają siebie. Tutaj jest właśnie potrzeba właśnie, szczególnie w uczuciach, a my pytamy o uczucia, tak? To przy tej karcie jest właśnie w grę wchodzi taki jakby taki czynnik, który zakłóca nasz związek, tą równowagę w tej relacji i dlatego musimy zdecydować się tu iść albo tu. Tak jakbyśmy tu stali przed świeczką, albo tu idziemy, albo tu. No nie można tak tkwić. Wy pytacie, kochani, czy jesteście w sercu, to powiem tak. Tak niekoniecznie.
niekoniecznie tu żadna karta by nam tego nie mówiła. Jedynie co ja tu bardzo czuję, to jest potencjał na gorący romans. Ale aniołowie by radzili raczej pójść własną drogą. To znaczy, że mógłby tutaj i ta karta i ta. Trzeba by było przemyśleć, czego wy chcecie, bo jeżeli pytacie, czy jesteście w tej osoby sercu, a na przykład byście nie daj Bóg nie byli, to może jakbyście za daleko się zagalopowali z własnymi marzeniami, to potem byście czuli ból, ponieważ ja tu widzę bardziej seks niż miłość, a tu jest tak jakby w tej karcie pytanie do was, co kochasz? Powiedz tak naprawdę, co kochasz. Jeżeli twoja odpowiedź będzie kocham seks, to jest dla mnie najważniejsze, to idź w to, nie ma sprawy. Ale jeżeli wyjdzie coś innego, masz inne potrzeby, tutaj akurat mężczyzna pije ketchup, nie wiem, co on tutaj pije. Jeżeli coś innego jest dla ciebie ważne, przemyśl, co jest dla ciebie ważne w tej karcie, co ty kochasz. Jeżeli to zupełnie coś innego, to może tu będzie jakiś konflikt między waszą dwójką i to jest taka na przyszłość karta, że będzie trzeba tak jakby naprawdę pójść swoją drogą. Bo jak ta karta się pojawia, to ona jakby, wiesz, oznacza sprzeczne uczucie. Niby chcesz tej miłości, a z drugiej strony tak zupełnie wcale jej nie chcesz. To jest może czasami jakieś uzależnienie albo przyzwyczajenie niedobre, a takie uczucia nie są dobre. I tu archaniołowie radzą, żeby pójść własną drogą, kochani. Zobaczymy jeszcze, co ta karta. Wszystko wygodnie usiąść. A ta karta, kochani, mówi tak. Tutaj przeczytam dla was. Dopuść prawdę do siebie i działaj odpowiednio. No proszę, wszystkie jakby w ten sam deseń. Moja modlitwa, twoja modlitwa. Doceniam twoje wsparcie w stawianiu czoła własnym uczuciom z wdziękiem i akceptacją w taki sposób, że mogę być z miłością szczery, z samym sobą i z innymi. Dziękuję ci, Archaniele Michaelu, za odwagę i siłę. Kochani, wy przemyślcie to. Ja powiem, że może ta osoba potrzebuje was mieć blisko, nawet gdybyście byli w relacji chłopak-dziewczyna, ale ciekawe, czy to jest miłość, ja bym tak powiedziała. Bardzo bym się martwiła o was, żebyście nie cierpieli. Tu tak jakby aniołowie cały czas widzisz, wszyscy mówią, żeby wybrać swoją drogę i przemyśleć to, kochani. To ja tej grupie kamieni podziękuję, a skoro wybrałaś kamień, wybrałeś, to chyba potrzebujesz czegoś stabilnego, jak głaz, raczej nie kruchego. Także przemyśl, proszę. Ja zaczynam teraz to ostatnie. Ostatnią kategorię, drewno. I pierwsza karta, która nam się położyła tutaj, to jest ta piątka. Powiem, że tu jest tak. Chciałabyś ty lub chciałbyś prosić tą osobę, żeby wróciła. Ale nie poprosisz, bo przetłumaczyłaś sobie albo przetłumaczyłeś, że to nie ma sensu. I ta karta już na wszystko odpowiada, tak? I to chodzi o związki. Jeżeli ktoś był w związku, to ta karta już nie musimy dalej czytać. Ponieważ ona sama indywidualnie pokazuje biedę uczuciową, tak? Także tu nie ma o czym za bardzo mówić i czy jesteś w sercu, zaraz dojdziemy do końca. Ale powiem ci, przy tej karcie to raczej trzeba by było przemyśleć, ponieważ to jest taka rezygnacja, już człowiek nie chce o coś walczyć, wiesz? Albo ty, albo ta osoba. I tu jest królowa mieczy. Mogła to kobieta zepsuć, mogła swoimi pretensjami, żalem, nerwami, kłótniami mogła to zepsuć. Lub kobieta jest teraz w takim momencie życia, że ma strasznie żal do tej osoby, właśnie o którą pyta. Przynajmniej tu kobieta gra tak jakby pierwsze skrzypce, powiem tak. I tutaj karta anielska mówi, żeby zaufać swojej intuicji. Twój instynkt sam ci powie, co robić. Tak jak człowiek instynktownie musi oddychać czy coś,
instynkt mówi nam, tak? Często jak uratować się z danej sytuacji, żeby nie doszło do kataklizmu, nie? To instynkt w tej sytuacji ci powie, jak tu bez zbędnych informacji, czy głupstwa w szkole, wszędzie, jak ty, twoje ciało, jak ty powinieneś zareagować w tej sytuacji. I sam będziesz wiedział, instynkt i intuicja to dla ciebie jest ta broń twoja ważna. Tu jest karta mówiąca zacznij od nowa, tu nie ma nawet o czym mówić. Chyba że z ciekawości pytacie, czy ta osoba ma was w sercu, to przy biedzie uczuciowej to bym powiedziała niekoniecznie, ale tutaj karta mówi spytaj swoje anioły. To jeżeli ktoś się modli, to może aniołowie odpowiedzą wam na to pytanie. Ja tu powiem jeszcze, tutaj jest ta karta, ta anielska, co ona jakby wniesie do tego rozkładu. To jest tak, to jest twój życiowy cel. Archaniele Michaelu, znasz szczegółowo mój boski cel życiowy w związku z tym. Proszę cię, abyś pomógł mi sprzymierzyć się z moimi zamierzeniami. Proszę cię, kieruj moim działaniami tak, abym podejmował właściwe kroki do całkowitego objawienia mojej wspaniałej i mającej znaczenie kariery. Tutaj trzeba by było przyłożyć tylko na miłość tą karierę. Także miej swój życiowy cel, nie rozpaczaj nad czymś, tak jak oni tutaj stoją, rozpaczają, nie rozpaczaj. Jeżeli coś się nie powiodło, zaufaj temu, że każdy człowiek w sytuacji zagrożenia będzie wiedział jak robić, jak działać i po co oglądać się wstecz. Zacznij od nowa. Jeszcze spytaj na koniec swoje anioły, poczuj to. Jeżeli w medytacji poczujesz, że wszystko jest jakby zmierza do tego, żeby je zostawić, odpuścić, to tak zrób, po prostu tak zrób. W sercu jakieś wspomnienia mogą być, zawsze zostają, ale czy one są ważne, to sam sobie odpowiedz na to. Kochani, bardzo wam dziękuję serdecznie.